zdrowia, szczególnie dla baby boomers, czyli baby boomers, pokolenie powojenne, 1945-1960, 15 lat takiego dużego zrywu ludnościowego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No po wojnie, wojna, no to ciężkie były czasy, ludzie byli w depresji, później po wojnie wszyscy się jakoś tak ożywili. W Ameryce również było duże ożywienie społeczne, po prostu ilość urodzin wzrosła nieprawdopodobnie. Wojna dotyczyła Ameryki w dużym stopniu, no bo w sumie nie tylko w 1941 roku Japonia napadła na Hawaje, na Pearl Harbor, ale wcześniej Ameryka jednak tak troszeczkę była na pograniczu neutralności, pomagała Anglii, wysyłała tam nieprawdopodobne ilości jedzenia, nieprawdopodobne ilości broni i uzbrojenia i tak dalej. Również przez te różne archangielskie do Rosji wysyłali potężne ilości broni, żeby Stalin zaczął atakować od wschodniego frontu. No, to, że Rusy się tak zmobilizowali, no poświęcili dużo ludzi, między innymi Polaków, no ale jednak tą broń potrzebowali, którą Amerykanie dostarczali. W czasie wojny walczyło parę milionów Amerykanów na wszystkich frontach, łącznie z Dalekim Wschodem. Później Japonia doszła. To były poważne sprawy. Kobiety zaczęły pracować w fabrykach. Także ogólnie to była taka depresyjna sytuacja. No i po wojnie zaczęły się rodzić ludzie. No i teraz wszyscy ci ludzie, którzy urodzeni byli w tym okresie, tych baby boomers, no to zaczynają iść na emeryturę. No na emeryturę to już sporo poszło. Ci urodzeni zaraz po wojnie, no to już mają po 70 parę lat. Z 60 roku, no to pójdą na emeryturę za 5-6 lat. No i ta kasa gdzieś skądś musi być. No i skąd ta ma kasa być? Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ameryce. No jest coś takiego jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak to się odbywa? Nazywa się to Social Security. Każdy płaci ze swojej pensji 7,5%. Pracodawca dokłada drugie 7,5%. Także jest 15%. Czyli na każdy przepracowany rok teoretycznie jest, na każdy przepracowane 6 lat teoretycznie jest jeden rok tej emerytury. Z tą samą powiedzmy pensją czy pieniędzmi otrzymywanymi. No oczywiście spora część znika z tych pieniędzy na biurokrację, na urzędników, na obsługę i tak dalej, i tak dalej. Także powiedzmy trzeba pracować 8 lat na jeden rok otrzymywanych świadczeń, no ale jeżeli się dostaje powiedzmy połowę tego, no to już jest powiedzmy, zmienia to dwukrotnie. No i ta kasa, skąd ta kasa się bierze? Ta kasa się bierze właśnie z tych zabierania przymusowego, no ale problem jest taki, że dzisiejsze pokolenie płaci dla tych, co będą otrzymywali je za 10-15 lat, a ci, co dzisiaj otrzymują, no to w zasadzie dostają, no jest przesunięcie pokoleniowe, także pierwsze świadczenia to 30 osób płaciło na jedną osobę. Także ludzie nie płacili, zaczęli dostawać i ci, co żyli na bieżąco, płacili do tyłu. No i tak to się odbywa. Na 10-15 lat temu to było 10 osób pracowało na jednego emeryta, a teraz już pracuje 3-4 osoby na jednego emeryta. No i ta kasa prędzej czy później się skończy. Jak się państwo utrzymuje w Ameryce? No w Ameryce to 34% całego takiego dochodu to jest z dochodu osobistego, taki personal income, czyli to jest podatek od pensji. No i w zależności od tego, ile kto zarabia, no to płaci powiedzmy 10%, 15%, 20%, 30% nawet. Także jeżeli zarabia ponad 100 tysięcy,
no to to już podatek jest około 1/3. To jest poważny podatek. No oczywiście za 1/3 płaci pomiędzy 100 tysiącami a powiedzmy 130 tysięcy. No bo bez podatku to jest 24 tysiące w Ameryce, to to jest na osobę, to jest traktowane jako poziom ubóstwa. Także no jest zróżnicowane opodatkowanie. Czym więcej się zarabia, tym więcej się płaci. No nie jest to za bardzo konstytucyjnie, no bo wszyscy powinni być równi według prawa, no ale niestety nie jesteśmy. Także 34% idzie do budżetu właśnie z tych zarobków, ludzie co zarabiają, no bo to ogólnie rzecz biorąc jest te postawienie na zarobek. 24 dochodzi właśnie na ten Social Security, 7,5% i 7%, no i później jest jeszcze Medicare. Medicare, no to jest ten ubezpieczenie społeczne na emeryturze. No nie jest ono takie najlepsze. Pełny ta ubezpieczenie lekarskie, medyczne wchodzi dopiero w wieku 67 lat, bo można iść na wcześniejszą emeryturę, kiedy ma się 62 lata, no i to wtedy by się brało wczesną emeryturę, czyli jest 80% tego, co by było normalną emeryturę, no i ubezpieczenie nie wciska się, także mało kto się decyduje iść na wczesną emeryturę, bo mógłby brać 80%, no ale jeżeli by musi płacić za swoje prywatne ubezpieczenie do tego pełnego wieku, to im się nie opłaca. Czyli koło 57% dochodu państwowego jest właśnie z tych dwóch rzeczy. W Japonii, powiedzmy, jest ten ZUS i ten Social Security i te wszystkie ubezpieczenia społeczne, no to jest 40%, a 19% jest z dochodu, powiedzmy, osobistego. Także to jest podobnie. No w Europie Francja, Niemcy czy Włosi no zbierają to samo, no ale jeszcze dodają dodatkowo jest podatek konsumpcyjny. Tak? Także że ludzie jednak są katowani na wszystkie strony. No, bardzo często zabierane pieniądze, to jest ponad połowa tego wszystkiego, co ludzie zarabiają. To tak popatrzeć się na historycznie, kiedy ludzie płakali o dziesięcinie, no to na dzień dzisiejszy jest nie 2/10, nie 3/10, tylko 5/10. Także to są straszna konfiskata. No i w Ameryce z tymi starszymi ludźmi to problem finansowy jest taki, że w Ameryce można mieć, jest coś takiego jak 401k, czyli 401k, to jest taki drugi filar oszczędnościowy, no i można wziąć powiedzmy 10 tysięcy ze swoich zarobków przed podatkami, no i przesunąć te 10 tysięcy czy tam 20 tysięcy na bok i powiedzieć, że będzie się brało te 10 czy 20 tysięcy, jak będzie się na emeryturze. Także jak to później się pojawi na tym koncie emerytalnym i zacznie się brać pieniądze, to wtedy zaczyna się płacić podatki. Nie płaci się podatku od tych 10 tysięcy i nie przesuwa się powiedzmy 9 czy 8 czy 7 tysięcy, tylko przesuwa się całe 100% tej kasy. Także to jest w tym momencie nieopodatkowane. No, powoduje to, jest to ograniczone, ile można przesunąć. Jest do pewnego stopnia rocznie nie można za dużo przesuwać, no bo państwo nie chce tracić, no ale właśnie to jest kasa, która nie wpływa do polityków, do tych, którzy chcą wydawać. No i dochodzi do tego, że jeżeli ludzie nie ma pracujących, no to nie ma kasy. No co można zrobić z tym? No można powiedzieć, żeby w zasadzie młodzi jeszcze więcej płacili na tych, którzy płacili mniej w przyszłości. No ale to społecznie, no to ludziom nie pasuje, bo powiedzieć płać więcej za to, co ty nie dostaniesz, bo na ciebie będzie znowu ktoś inny pracował, no to
to każdy się denerwuje. Każde społeczeństwo, młodzi zaczną mówić, że może trzeba zacząć wyrzynać staruszków. No do tego też może dojść. Druga opcja to jest taka, żeby opodatkować to, co ludzie robią. Czyli co ludzie robią? No kiedy pracują, no to wydają. Później kiedy wydają, kiedy nie wydają, to oszczędzają, no i jeszcze umierają, tak? Także to w tych trzech przypadkach państwo może położyć łapę. No w Japonii niedługo podatek konsumpcyjny ma być 10%, czyli wszystko, co ludzie coś kupują, to jest 10%. Ostatnio był od paru lat 8%. Najgorsze to jest to, że był wprowadzony w 1989 roku mały podatek. W 2014 podnieśli z 5 na 8, a teraz po 5 latach podnoszą z 8 na 10. Także to jest galopujące konfiskata, no ale oni nie mają forsy, nie mają skąd brać forsy, bo Japonia się starzeje, Japonia po prostu nie ma ludzi do pracy, tam już produkcja zanika, no tak samo jak i w Ameryce zanika, no ale w Japonii emigracja jest nikła, no bo oni kochają Japończyków, są narodowi, lubią siebie, tyle tylko, że doprowadzili do tego, że Japończycy wykończyli Japończyków. Tam ludzie z Japonii nie emigrują, no ale po prostu to się wszystko zasysa. W Ameryce demokraci liczą na emigrację, no ale oni niestety ściągają emigrację, która nie jest za bardzo produktywna. I bardziej chodzi o to, że demokraci, socjaliści obiecują kiełbasę wyborczą, no i ta kiełbasa wyborcza później musi być zapłacona. Także Shinzo Abe zrobił sporą pomyłkę, bo w 2040 roku oni będą potrzebowali 2 tryliony dolarów właśnie na te wszystkie zaspokojenie społecznego zapotrzebowania. No i ten jest podatek konsumpcyjny wchodzi w grę. No Elizabeth Warren w Ameryce jest taka socjalistka, komunistka, profesorka, nauczycielka na uczelni, oczywiście stanowej, no bo to zawsze ta budżetówka, to oni zawsze się tak ustawią, że wiedzą, gdzie kasa kapie. No i ona proponuje właśnie, żeby wprowadzić podatek, tak jak jest w Europie, od bogactwa. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś ma 50 milionów, no to powinien zapłacić 1 milion w podatkach rocznie. No 2%. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest dużo, no ale prędzej czy później politycy doprowadzą do tego, że będą podatkowali nie tylko 50 milionów, ale i 5 milionów, i 500 tysięcy, i 50 tysięcy. Także to wszystko schodzi. W Ameryce podatek federalny był wprowadzony w czasie pierwszej wojny światowej. Także poprzednio nie było podatków federalnych. Później wprowadzili 1, 2, 3, 4%. No i doszło do tego, że dzisiaj jest 30%. Reagan polikwidował stawki powiedzmy podatkowe 70-80%, no bo to zabija po prostu społeczeństwo. I to jest właśnie te podatki od dochodu osobistego, no to spowalniają gospodarkę. Czym więcej się podatkuje, no to tym mniej ludzie mają inicjatywy, tym mniej ludzie pracują. No i dla państwa to nigdy to nie jest dobre. Oczywiście, że część ludzi ma oferowaną tą siatkę bezpieczeństwa, no ale to jednak i trzeba zabrać jednemu, żeby zabrać drugiemu. Nigdy to nie działa dobrze, kiedy państwo nie propaguje jakiejś rozwoju finansowego czy biznesowego, żeby ludzie zakładali interesy, prowadzili jakieś małe biznesy, zarabiali troszeczkę tu czy tam.
tylko ograniczali. No, to jeżeli ubezpieczenia społeczne, jeżeli ZUS sam sobie jest jakiś, powiedzmy, stała stawka niezależnie od obrotu, no to teraz PiS po tylu latach dochodzi do wniosku, że musi to być wszystko proporcjonalne, że mała rybka nie może płacić tyle, co zaczynając, co średnia ryba czy wielka ryba. Kto będzie finansował tych emerytów? No, Social Security mówią, że kasy zabraknie za 15-20 lat, jeżeli coś się nie zmieni. No, a co się ma zmienić? No, musi być proporcjonalne jednak, wypłacane proporcjonalnie do tego, co ludzie dają. I ludzie muszą być w zasadzie zmuszeni do tego, żeby dawali. No i ludzie muszą mieć wytłumaczone, że jednak nie można brać więcej niż się dało. No bo to jest jednak ta piramidka finansowa. No i trzeba zmienić i te proporcje, żeby jednak ludzie, którzy płacą na dzień dzisiejszy, no to żeby na dzień dzisiejszy im się trochę co najmniej odkładało, no bo jednak przesuwanie tych długów do przodu, to powoduje to, że nikt nie patrzy, że to jest ciągle pożyczanie, że to jest przyszłe pokolenia mają płacić, że oni, ktoś prędzej czy później jest wykolegowany. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek dzyń, subskrybuj, pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz swoje opinie. Do następnego.